Cześć kochana, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie na tym krótkim webinarze, w czasie którego opowiem Ci o okazji biznesowej, jaką stanowi współpraca z firmą Dotera. Nazywam się Katarzyna Prasał, mało lepszy. Olejkami Dotera zajmuję się od ponad 2 lat, znam je od ponad 3, ale na początku wykorzystywałam je tylko i wyłącznie na potrzeby zdrowotne swoje i swojej rodziny. I dopiero po jakimś czasie, jak się okazało, że one naprawdę niesamowicie działają, postanowiłam dzielić się nimi ze światem i tak powstał pomysł na kram z olejkami, czyli moją markę, którą możesz znaleźć w mediach społecznościowych. Oraz również prowadzę bloga pod takim samym tytułem. I na kramie z olejkami dzielę się właśnie swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoją pasją do olejków eterycznych. Z wykształcenia jestem ekonomistką, także nie mam nic wspólnego z żadnym z zawodów medycznych, nie jestem kosmetologiem. Olejki trafiły do mnie przez przypadek, chociaż podobno przypadków nie ma, właśnie ze względu na problemy zdrowotne moje i moich dzieci. No i zostały już ze mną i myślę, że zostały na bardzo długo, o ile nie na zawsze, ponieważ bardzo zmieniły moje życie i otworzyły mnie również na inne dziedziny wiedzy i naturoterapii. Jestem absolwentką Szkoły Zdrowego i Świadomego Stylu Życia Priti Agrawal i również wielu różnych mniejszych lub większych kursów z zakresu naturoterapii i aromaterapii. Skończyłam również kurs techniki masażu Aromata, czyli jestem w trakcie studiów zielarskich o profilu zielarz-fitoterapeuta. Także zupełnie olejki eteryczne zmieniły moje postrzeganie rzeczywistości i otworzyły mnie na wiele, wiele nowych dziedzin. A dzisiaj, w trakcie tego krótkiego webinaru, chciałam Ci odpowiedzieć na takie 4 podstawowe pytania i być może trochę Cię zainteresować i zainspirować tematem, trochę może zachęcić do przemyślenia własnej sytuacji życiowej. Te 4 pytania to dlaczego ja wybrałam taką drogę, zdecydowałam się na totalną zmianę w życiu i wybrałam współpracę z Dotera. Dlaczego ty, czyli dlaczego ta ścieżka również mogłaby być dla ciebie atrakcyjna? Dlaczego akurat Dotera, skoro firm tego typu na rynku jest cała masa, czym Dotera się wyróżnia i czym mnie uwiodła i dlaczego teraz? Dlaczego to jest dobry czas na to, żeby dołączyć do tej rakiety pędzącej, mimo że na świecie dzieje się dużo niepokojących rzeczy? Także zapraszam serdecznie. Dlaczego ja? Zacznijmy może od tego, dlaczego ja zdecydowałam się na współpracę z Dotera. Tak jak wspomniałam, mam wykształcenie ekonomiczne, studiowałam handel zagraniczny i od zakończenia studiów przez 20 lat pracowałam w różnych korporacjach, co zaskutkowało totalnym wypaleniem zawodowym i ogromną tęsknotą za taką wolnością czasową, za wolnością również finansową. Miałam już dość szklanego sufitu i tego, że nie jestem w stanie zarobić więcej niż wynika z tak zwanych widełek dla mojego stanowiska. Potrzebowałam rozwoju osobistego, ponieważ miałam poczucie, że już niczego się nie uczę, nie poznaję niczego nowego, a chciałam się rozwijać. Potrzebowałam wspierającego otoczenia biznesowego, bo w korporacjach to sami wiecie, różnie bywa. Chciałam pracować z ludźmi, z którymi naprawdę będzie mi po drodze, którzy będą bliscy mojemu sercu i będą odbierali na tych samych falach. Marzyła mi się praca, którą można wykonywać z każdego dowolnego miejsca na ziemi. Zaczęłam myśleć o własnym biznesie, ale tutaj przerażały mnie z kolei koszty stałe. No, na naszym tutaj polskim poletku prowadzenie biznesu nie jest proste. Te koszty, jeżeli jeszcze coś się wynajmuje, czy leasinguje i zatrudnia pracowników, no to jest ogromna odpowiedzialność i te koszty naprawdę mogą spędzać nam sen z powiek. Poza tym przerażały mnie też nakłady inwestycyjne na początek takiej
działalności. No i potrzeba takiej, odczuwałam potrzebę takiej stabilizacji i bezpieczeństwa, to znaczy poczucia tak głęboko w sercu, że jeżeli cokolwiek się złego na świecie wydarzy, to ja nie zostanę bez dochodów, nie zostanę bez środków do życia. W skrócie, moim celem było to, żeby pracować gdzie chcę, kiedy chcę, z kim chcę. I to no, brzmi jak praca marzeń, ale to ten model biznesowy, który Dotera oferuje, to właśnie dokładnie mi dało. Dlaczego Dotera? Firm tak zwanego network marketingu czy marketingu sieciowego jest na świecie i w Polsce bardzo dużo, ale Dotera ma kilka takich naprawdę bardzo dużych przewag konkurencyjnych, że tak powiem, nad tymi firmami. Przede wszystkim genialnie wpisuje się w trend ogólnoświatowy, który polega na tym, że coraz więcej osób dostrzega, jaką ogromną krzywdę wyrządza nam i naszej planecie wszechobecna chemia. I z tego powodu coraz więcej osób zwraca się właśnie ku takim naturalnym rozwiązaniom, jeżeli chodzi o zdrowie, o urodę, o emocje. Jest to trend ogólnoświatowy, który również w Polsce jest spotykany i tutaj Dotera po prostu się wpisuje w to idealnie. Poza tym olejki stały się takim dosyć gorącym trendem ostatnio na świecie, zyskały bardzo na popularności i ten globalny rynek aromaterapii i olejków eterycznych jest w fazie potężnego wzrostu i ten wzrost jeszcze zgodnie ze wszelkimi prognozami będzie trwał przez kolejne lata, a na tym ogromnym rynku Dotera jest po prostu Mercedesem, do czego jeszcze wrócę, albo nawet i Porsche. Na świecie już ponad 12 milionów ludzi korzysta z produktów Dotera i ma swoje założone konta, z czego około 400 tysięcy kont jest w Europie, natomiast w Polsce jest to blisko 13 tysięcy. Europa rozwija się bardzo szybko, a polski rynek, ponieważ jest dopiero na początku drogi, w totalnych powijakach, co też Wam jeszcze zaraz pokażę, będzie się na pewno rozwijał w ciągu najbliższych lat błyskawicznie. Dlaczego Dotera jest takim Mercedesem wśród tych firm? Dotera jest firmą amerykańską, jest na rynku od blisko 14 lat, została założona przez profesjonalistów, przez osoby związane z branżą zdrowotną, co jest bardzo ważne, jest tam w zarządzie kilku lekarzy, również profesjonalistów, jeżeli chodzi o biznes i marketing. Istotne jest to, że została założona bez żadnego zewnętrznego finansowania, z własnych po prostu środków, również bez inwestorów zewnętrznych i jest najszybciej rozwijającym się marketingiem sieciowym na świecie. Jej dynamika rozwoju jest porównywalna z firmą Apple. Również w ciągu pierwszych 7 lat swojej działalności Dotera, podobnie jak Apple, trafiła na listę $1 billion company, czyli firm o wartości $1 miliarda w ciągu 7 lat działalności, dokładnie w takim samym tempie, w jakim zrobiła to firma Apple. Wzrost w Europie jest po prostu przeogromny. Generalnie cały rynek olejków eterycznych się rozwija, jednak jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to ten rynek już został no, w dużym stopniu nasycony, więc tamten rozwój oczywiście jest, ale dużo wolniejszy. Teraz najszybciej Dotera rozwija się właśnie w Europie, a oczekuje się, że generalnie globalny rynek aromaterapii i olejków eterycznych będzie wzrastał w ciągu najbliższych lat w skali 13,4% rocznie. To jest naprawdę bardzo szybki rozwój. Wyceniono ten rynek w 2019 roku na blisko $8 miliardów, a prognozy przewidują, że w 2026 roku wartość tego rynku będzie wynosiła prawie $19 miliardów, czyli naprawdę jest to bardzo, bardzo szybko rozwijający się rynek, a na tym szybkim, dynamicznym, ogromnym
rynku największy udział, czyli 31,7% w 2019 roku miała firma doTERRA, czyli jesteśmy po prostu największym graczem na tym ogromnym rynku. Na drugim miejscu, widzicie, jest ogromna różnica pomiędzy tym pierwszym a drugim miejscem. Na drugim miejscu Young Living z udziałem 14,5%. Na początku pandemii w 2020 roku wiele osób przewidywało, że ten rynek się załamie, że zmienią się nawyki ludzi, że osoby przestaną kupować olejki, że będą miały inne priorytety, bądź się pogorszy sytuacja finansowa w związku z lockdownem i że branża generalnie poniesie straty. Tak się nie stało. Okazało się, że branża jest totalnie kryzysoodporna i nie dość, że doTERRA nie poniosła strat w okresie lockdownu i generalnie pandemii, to jeszcze zwiększył się odsetek klientów, się przybywały generalnie nowe konta, rejestracje wzrosły o 70% w stosunku do lat ubiegłych i również o 20% zwiększył się odsetek klientów zamawiających regularnie. Czyli naprawdę tutaj można do tej branży mieć zaufanie, że nawet w ciężkich czasach po prostu daje sobie radę. Czym się doTERRA wyróżnia jeszcze na tym rynku, oprócz tej szybkiej takiej dynamiki wzrostu? Wyróżnia się przede wszystkim retencją. Retencja, wskaźnik retencji jest to wskaźnik, który pokazuje, ile osób, które założyły sobie konto, które kupiły pierwsze olejki, w ciągu roku wracają, żeby dokonać ponownych zakupów. Jest to bardzo, bardzo ważny wskaźnik, ponieważ on świadczy tak naprawdę o lojalności klientów wobec firmy. I teraz zobaczcie, średni ten wskaźnik retencji dla branży wynosi 15%, w przypadku doTERRY jest to 65-70%. Czyli 70 klientów na 100 dokonuje ponownych zakupów w ciągu roku od rejestracji. Pewnie ma na to wpływ fantastyczny program lojalnościowy, który zachęca do regularnych zakupów, ponieważ umożliwia zbieranie punktów lojalnościowych, a im dłuższy okres czasu regularnie się robi zakupy, tym te procenty zwracane na konto są większe. doTERRA poza tym oferuje klientom promocje, bardzo fajne promocje w postaci obniżek, w postaci gratisowych olejków miesiąca, w postaci BOGO, czyli takiej akcji, która się kilka razy w roku odbywa. BOGO, czyli buy one, get one, czyli kup jeden olejek, a drugi dostaniesz gratis. I to są też właśnie takie fajne akcje, które zachęcają klientów do zakupu. To, co doTERRY wyróżnia i co sprawia, że klienci wracają, w tak dużym stopniu wracają po ponowne zakupy i znowu i robią te zakupy regularnie i stają się lojalnymi klientami, to jest jakość tych olejków. Nie byłoby tego i nie byłoby tego wskaźnika retencji, gdyby te olejki nie sprawdzały się po prostu w codziennym użyciu, gdyby klienci nie przekonywali się do nich, a przekonują się ze względu właśnie na to, że są to olejki o naprawdę najwyższej światowej jakości. doTERRA stworzyła standard jakości CPTG, certyfikowana czysta klasa terapeutyczna i te olejki podlegają bardzo rygorystycznym badaniom. Na trzech etapach produkcji jest to 13 różnych badań i w efekcie otrzymujemy produkt, który jest nie tylko produktem o jakości terapeutycznej, ale jest produktem o jakości spożywczej. Możemy olejki, nie wszystkie oczywiście, ale sporą część z nich stosować wewnętrznie i to już świadczy o ich ogromnej jakości. Ponieważ w zarządzie doTERRY, tak jak Wam powiedziałam, zasiada kilku lekarzy, także tam branża medyczna jest mocno reprezentowana, bardzo duży tutaj kładzie nacisk na naukę.
Jest prowadzonych bardzo wiele badań naukowych, jest specjalny taki blog Doterra Science, gdzie te badania są publikowane i omawiane. Także jeżeli ktoś chce z tej strony do tego biznesu podejść, takiej bardziej naukowej, to tutaj ma pełne pole do popisu. To, co Doterę jeszcze wyróżnia, bo to jeszcze nie wszystko, słuchajcie, to są różne inicjatywy społeczne. To, że te olejki są takiej fantastycznej jakości, nie wynika tylko i wyłącznie z tych 13 badań, którym olejki podlegają, o których mówiłam przed chwilą, ale wynika to też z tego, że Doterra ma kontrolę nad całym procesem produkcyjnym. Od momentu, nie wiem, zasiania ziarenek, nasionek na jakiejś plantacji, przez cały proces uprawy, potem zbierania tych roślin, ich przechowywania, destylowania, zamykania w buteleczki. Cały calutki proces produkcyjny od A do Z jest po prostu pod ich kontrolą, dzięki czemu mogą właśnie zapewnić taką fantastyczną jakość, a jeszcze dodatkowo budując na przykład jakieś destylarnie czy suszarnie zaraz koło tych miejsc, gdzie są pozyskiwane olejki, wspierają lokalnych producentów, często małe firmy i pomagają po prostu tym lokalnym małym przedsiębiorstwom rozwijać się i trwać. Bo zobaczcie, firma pozyskuje olejki w 40 kilku krajach świata. Najczęściej jest tak, że pozyskuje olejki z roślin tam, gdzie te rośliny żyją w swoich naturalnych środowiskach, tak? Czyli na przykład, nie wiem, drzewo herbaciane z Australii, a kadzidłowiec z Omanu. Bardzo często te kraje, gdzie pozyskiwane są olejki eteryczne, widzicie, tu jest Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Południowa, to są kraje biedne, gdzie właśnie dzięki pomocy Doterra ci farmerzy mogą prowadzić naprawdę fajnie prosperujące, nowoczesne biznesy. Dodatkowo jeszcze, oprócz tego, że pomagają farmerom i lokalnym społecznościom, bardzo fajną inicjatywą Dotery, która mi osobiście się bardzo, bardzo podoba, jest fundacja charytatywna Healing Hands. W ramach tej fundacji Dotera współpracuje z innymi organizacjami, na przykład, nie wiem, zwalczającymi handel dziećmi, ale również w tych społecznościach lokalnych, tam gdzie Dotera funkcjonuje, dzięki tej fundacji powstają na przykład szkoły dla dzieci, czy nie wiem, w takich krajach jak Somalia, szkoły dla dziewczynek, co nie jest takie oczywiste, że w tamtym kręgu kulturowym dziewczynki w ogóle mają dostęp do edukacji. Doterra buduje studnie, buduje szpitale w tych biednych krajach, czyli naprawdę poprawia jakby funkcjonowanie tych lokalnych społeczności. W ramach Fundacji Healing Hands został również zbudowany obóz dla uchodźców z Syrii na greckiej wyspie Lesbos. Również tutaj w Polsce lokalnie włączyliśmy się, zorganizowana była w Polsce właśnie akcja, gdzie zbieraliśmy pieniądze w czasie, kiedy był ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej, żeby wspomóc tam działania organizacji pozarządowych, które pomagały tym uchodźcom. Także naprawdę tutaj bardzo dużo dobrego się dzieje i za tymi buteleczkami stoi naprawdę dużo, dużo więcej niż tylko same olejki. To jest dużo dobra, które się dzieje i którymi możemy się dzielić. Te dwa produkty, które tutaj na środku są na tym slajdzie, czyli różany krem do rąk i olejek Hope, taka mieszanka w rolonie, to są produkty, z których 100% dochodów ze sprzedaży przeznaczone jest właśnie na działalność Fundacji Healing Hands. Czyli jeżeli ktoś miałby ochotę wspomóc tą fundację, to może właśnie zakupić któryś z tych produktów. A produktów, słuchajcie, Doterra ma naprawdę sporo, bo my zwykle opowiadając, tak skupiamy się na olejkach eterycznych, tak, i na mieszankach olejkowych, a tymczasem
w asortymencie jest tych produktów dużo, dużo więcej. Są bardzo fajne serie takie spa, obejmujące balsamy, masła do ciała, płyny takie do mycia pod prysznic, kremy, mydła, pomadki. Jest bardzo fajna seria kremów. Jest kilka takich serii. Tutaj akurat jest taka seria bardzo silnie nawilżająca. Są produkty do włosów, są środki czystości, tak jak na przykład właśnie mydło. Tutaj to fajne takie On Guard w płynie, jak koncentrat taki do czyszczenia, z którego w bardzo prosty sposób, rozrabiając go z wodą, można sobie zrobić fajny na przykład płyn do blatów, do czyszczenia kuchni czy łazienki. Jest również płyn do prania. No i są suplementy. Tutaj akurat jest zestaw, takie trio suplementów, ale są tu już różne inne witaminy, również dla dzieci, kwasy omega czy probiotyki. Także oprócz olejków to są wszystko oczywiście produkty, które zawierają w swoim składzie olejki, bo i środki czystości, i probiotyki, i kosmetyki, tam wszędzie olejki eteryczne fajnie dobrane są, ale mimo wszystko oferta firmy jest dużo szersza niż tylko same olejki. Czyli mam nadzieję, odpowiedziałam Wam na pytanie, dlaczego doTERRA, czym doTERRA tak naprawdę się wyróżnia i dlaczego akurat z tą firmą postanowiłam złączyć swoją przyszłość. A teraz słuchajcie w telegraficznym skrócie, dlaczego teraz? Czasami się wydaje, że czasy są takie niepewne, cały czas nas zaskakują i tak naprawdę nas ten świat nie rozpieszcza, bo non-stop jakieś dziwne i niefajne, negatywne rzeczy na świecie się dzieją, ale powiem Wam, tak jak wspomniałam już, branża jest kryzysoodporna, rozwijająca się bardzo, bardzo szybko, a akurat polski rynek, u nas, nasze poletko, jest naprawdę dopiero raczkującym rynkiem, jeżeli chodzi o tą firmę. W Polsce żyje około 38 milionów ludzi. doTERRA obliczyła, że taką grupą docelową, czyli tymi osobami, które są potencjalnie zainteresowane aromaterapią, do których uderzamy z naszą ofertą, jest około 1 milion. Tymczasem my zajmujemy dopiero mniej więcej 1,25% tego rynku. Mimo że powstaje bardzo dużo nowych kont i coraz więcej osób interesuje się olejkami i właśnie zakłada sobie konta i kupuje olejki doTERRA, to mimo wszystko, zobaczcie, nawet porównując, już nawet nie na świecie, ale biorąc pod uwagę Europę, to fioletowe kółeczko to jest to mniej więcej 400 tysięcy kont, jakie doTERRA ma w Europie, przy czym my stanowimy tylko taki maleńki wycinek. To są dane chyba z końca zeszłego roku, 12,5 tysiąca, więc myślę, że już spokojnie można powiedzieć, że 13 tysięcy kont w Polsce jest, no ale to jest i tak bardzo, bardzo malutki wycinek, jeżeli chodzi o Europę. I biorąc pod uwagę to, że coraz więcej ludzi w Polsce również zainteresowanych jest naturalnymi produktami, powrotem takim właśnie do natury, to jesteśmy zdecydowanie na początku drogi. Dlatego warto tutaj do tego pociągu czy do tej rakiety wskoczyć. No i teraz dlaczego Ty? Dlaczego słuchając tego mojego webinaru mógłbyś sobie pomyśleć, że no to w zasadzie mogłaby być droga dla mnie. Co doTERRA może również Tobie zaoferować? Przede wszystkim trzeba się przyjrzeć temu, jak wygląda praca taka, że tak powiedziałabym, w klasycznym takim rozumieniu, czyli albo praca na etacie, albo własny biznes versus właśnie biznes oparty o model marketingu sieciowego. Praca na etacie, wszyscy wiemy, z czym to się wiąże. Limitowany czas wolny. Tak, mamy określoną liczbę dni urlopowych i to jest wszystko, co możemy uzyskać. Limit zarobków i awansów, czyli ten tak zwany szklany sufit. Tak naprawdę realizowanie cudzych marzeń. No i przeliczanie godzin na pieniądze, tak? Czyli
Im więcej pracujemy, tym więcej zarabiamy. Nie jest to do końca prawdą. Możemy, różnie to bywa, zależy od etatu. Możemy pracować bardzo dużo i zarabiamy tyle, ile mamy po prostu na umowie na 40 godzin, ale najważniejsze jest to, że jak nie pracujemy, bo na przykład weźmiemy sobie urlop bezpłatny, czy chcemy sobie zrobić jakąś przerwę w pracy, no to wtedy jesteśmy odcięci od źródła dochodu. W przypadku własnego biznesu, wiadomo, ogromne ryzyko, prowadzenie biznesu w Polsce nie jest proste. Mamy wysokie koszty z reguły inwestycji na start, ogromną odpowiedzialność w momencie, kiedy zatrudniamy pracowników, wysokie koszty stałe związane ze wszystkimi opłatami, z wynajmem i tak dalej. No i również, jeżeli nie pracujemy, no to nie mamy dochodu. W momencie, jak mam jakiś, nie wiem, własny mały biznes, a jedziemy na urlop albo chorujemy, po prostu nie mamy za ten czas naszego przychodu. Tymczasem biznes prowadzony w oparciu o marketing sieciowy charakteryzuje się niesamowitą wolnością przede wszystkim. Wolnością w ustalaniu swojego grafiku, czyli decydowaniu o tym, kiedy będziemy pracować. Tutaj mamy ogromną po prostu elastyczność. Możemy dopasować się do naszych sytuacji rodzinnych, możemy zająć się dziećmi i do tego dopasować godziny naszej pracy. Poza tym jest tutaj totalny brak limitu w zarabianiu pieniędzy. Nie ma absolutnie tak, że osoba, która jest gdzieś w strukturze nade mną, będzie zarabiała więcej niż ja. Moje zarobki uzależnione są tylko i wyłącznie ode mnie. Dzięki tym zarobkom i tej elastyczności mogę realizować własne marzenia. Poza tym niosę pomoc, daję jakąś wartość. Czuję, że ta praca ma sens, że ludzie jej potrzebują, a to uczucie nie zawsze towarzyszy osobom pracującym w korporacjach. Poza tym jest praca w marketingu sieciowym jest związana z niesamowitym rozwojem osobistym, z przekraczaniem jakichś własnych barier, ograniczeń. Oczywiście ta cała sfera aromaterapeutyczna, tak, czyli merytoryczna, to, że musimy się nauczyć pewnych rzeczy, co uczymy też się przez doświadczenia, ale oczywiście są kursy, książki, gdzie musimy opanować jakąś taką podstawową wiedzę, ale do tego dochodzi jeszcze niesamowity rozwój właśnie, jeżeli chodzi o kwestie komunikacyjne, o kwestie współpracy takiej międzyludzkiej, o kwestie pracy na przykład w mediach społecznościowych i rozwijania swoich marek osobistych i biznesów na Facebooku, Instagramie, czy YouTubie, czy teraz TikToku. To jest wszystko coś, co jakby poszerza nasze horyzonty, rozwija nas i uczy naprawdę bardzo wielu, wielu rzeczy. Model sprzedaży marketingu sieciowego to jest bardzo prosty model, tak naprawdę. Bardzo prosty i powiedziałabym, że taki bardzo fair. Jak porównacie sobie ze sprzedażą tradycyjną, gdzie między producentem a konsumentem istnieje bardzo jeszcze wielu, tutaj jest tylko dwóch zaznaczonych, ale w rzeczywistości to jest często wiele więcej firm pośredniczących. Każda z tych firm oczywiście musi zarobić, czyli musi na ten produkt czy półprodukt dodać swoją własną marżę. Poza tym, żeby konsument dowiedział się o produkcie, to producent musi wyłożyć ogromne środki na reklamę. Tutaj podane jest między 30 a 90% ceny produktu to jest reklama. Tymczasem w marketingu sieciowym między producentem a konsumentem nie ma żadnych pośredników, a jakby funkcję wszystkich pośredników plus funkcję reklamową, że tak powiem tutaj PR-ową i tak dalej, pełnią osoby pracujące, czyli tak zwani wellness advocate, czyli osoby, które po prostu tak jak ja opowiadają o tych olejkach, szkolą, inspirują, przekazują swoją wiedzę, swoje doświadczenie, żeby tych konsumentów do tego produktu przekonać i zachęcić. Więc te wszystkie
środki, które w sprzedaży tradycyjnej producent musiał przeznaczyć na reklamę i te wszystkie środki, które po drodze jeszcze, że tak powiem, zjadali ci wszyscy pośrednicy, to teraz te środki mogą być przeznaczone po prostu na wynagrodzenie dla konsultantów. I w taki właśnie sposób ci konsultanci zarabiają. Czyli dostajemy prowizję bezpośrednio od firmy macierzystej. Tak naprawdę nie sprzedajemy tego produktu, a jedynie edukujemy o nim i bazujemy tutaj w dużej mierze na własnych doświadczeniach. I możemy korzystać z tych wszystkich plusów, o których Wam tutaj opowiadałam na poprzednim slajdzie, czyli o tej wolności w decydowaniu, kiedy pracuję, z kim pracuję, gdzie pracuję, i w ten sposób możemy budować sobie dochód pasywny. Tutaj jeszcze właśnie o tym nie powiedziałam. Biznes w oparciu o marketing sieciowy daje nam dochód pasywny. To jest takie określenie, które się często pojawia właśnie w tych marketingach sieciowych. I zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. To jest najlepiej wytłumaczyć na podstawie takiej krótkiej opowiastki o człowieku, który mieszkał w jakiejś biednej wiosce, powiedzmy, nie wiem, że gdzieś w Afryce. Wioska nie miała dostępu do wody pitnej, więc pan zarabiał na życie noszeniem wiader z wodą. Od rana do wieczora po prostu chodził do rzeki, przynosił wiadro do wsi i sprzedawał tą wodę ludziom. Wracał ponownie do rzeki i tak przez cały dzień sobie chodził. Gdy chciał zarobić więcej, musiał pracować dłużej, nosząc te wiadra. W momencie, kiedy był na przykład chory, nie zarabiał, no bo dostawał po prostu pieniądze za każde jedno przyniesione wiadro. No i facet wpadł na pomysł po jakimś tam czasie, że trzeba byłoby jakąś tą pracę usprawnić i przez kilka lat popołudniami w swoim czasie wolnym budował między rzeką a wsią rurociąg. I w dniu, kiedy ten rurociąg został zakończony, wszystko się zmieniło, ponieważ po pierwsze, ludzie mieli nieograniczony dostęp do wody. Była to ogromna dla nich wartość i byli po prostu przeszczęśliwi. Dodatkowo facet mógł po prostu sprzedawać tą wodę, będąc już tam na miejscu, a rurociąg pracował nawet w momencie, kiedy on miał wolny dzień albo kiedy na przykład zachorował. I to, co my robimy tutaj w marketingu sieciowym, to właśnie na początku, czasami właśnie popołudniami, jako takie dodatkowe źródło dochodu, budujemy ten swój rurociąg, budujemy tą naszą strukturę, żeby ona potem w momencie, kiedy my na przykład postanowimy przez miesiąc nie pracować, tylko jechać na urlop albo zachorujemy i nie będziemy w stanie pracować, to ta struktura będzie nam przynosiła dochód. Czyli nie zostaniemy bez pieniędzy, bez przychodów i to jest właśnie ten nasz przychód pasywny, czyli który jest generowany nawet w momencie, jeżeli my przez jakiś czas nie pracujemy. Tak, to jest takie hasło, które ja bardzo lubię. No, przyszłość każdego z nas zaczyna się teraz i trzeba tylko się zastanowić, czy to miejsce, w którym jestem teraz, to jest dokładnie to miejsce, w którym chciałabym nadal pozostawać na przykład 5 lat mojego życia, czy też chcę coś zmienić. I jeżeli chcę coś zmienić, to muszę zacząć te zmiany wykonywać, nawet malutkie, krok po kroku, teraz, żeby za 5 lat być zupełnie w innym miejscu. Jak mogą wyglądać te kroki? Jest wiele modelów takich współpracy, od których jakby można zacząć. Takie podstawowe to jakby trzy ścieżki, które wśród których możemy wybierać. To jest tak, po pierwsze, możemy mieć olejki za darmo dla siebie i swojej rodziny. To jest taka pierwsza ścieżka, najprostsza ścieżka współpracy z doTERRA, kiedy ktoś po prostu zakłada sobie konto
jest klientem w tym programie lojalnościowym, tak, zapisanym, więc w związku z tym zbiera sobie punkty za każde zamówienie i te punkty potem może wymienić na darmowe olejki. Ewentualnie na przykład dostaje jakieś olejki miesiąca w gratisie, więc im więcej zamawia, tym więcej ma tych olejków darmowych i w ten sposób może siebie i swoją rodzinę jakby w te olejki zaopatrzyć. Drugi sposób polega już na zbudowaniu jakby swojego takiego dodatkowego źródła dochodu. I wystarczy tutaj tylko po prostu dzielić się tymi olejkami ze swoimi znajomymi, z rodziną. Bardzo wiele osób ma tak, że nawet jak przychodzi na jakieś warsztaty olejkowe i opowiadamy o jakichś olejkach, to im się od razu zapala taka lampka w głowie, że o, ten olejek to by się przydał, nie wiem, mojej mamie, tak? A tutaj moja bratanica ma z tym problemy, to jej by się to przydało. A mojej koleżanki gdzieś tam w pracy, mąż to tutaj mówiła, że tak, cierpi na migreny, tak? A córka ma trądzik, to by się od razu tym osobom przydało. I wtedy, dzieląc się tymi olejkami, pośredniczą właśnie w zakładaniu tego konta pomiędzy naszymi znajomymi a doTERRA, możemy sobie zgromadzić tyle punktów i funduszy na konto, że będziemy po prostu mieć jakby dodatkowe olejki dla siebie za darmo, owszem, ale i jakiś dodatkowy dochód wygenerujemy. A trzecia droga, jest to droga taka już całkiem biznesowa, kiedy ktoś postanawia się, widzi jakby w tym, we współpracy, w olejkach, w tej firmie, widzi ogromny potencjał i rozpoczyna tutaj od razu swoją jakby drogę biznesową, buduje swoją niezależność biznesową, czyli traktuje to po prostu jako swój prywatny, mały bądź duży z czasem biznes. A możliwości rozwoju są ogromne. Tak jak powiedziałam, nie ma żadnego sufitu finansowego. Możliwości są potężne. Właściwie w kilka miesięcy można już wygenerować sobie dodatkowy dochód. W kilkanaście miesięcy, powiedzmy rok, tam z hakiem można zarabiać znacznie więcej niż jakby tej przeciętna, a w kilka lat możemy zbudować swoją tak naprawdę firmę, stabilną firmę i stabilny przychód. Praca w marketingu sieciowym polega na jakby rozbudowywaniu tej swojej struktury i zdobywaniu tak zwanych rang. Z każdą rangą wiąże się oczywiście wyższy dochód i wszystko zależy od tego, jakby tempo, w jakim zdobywamy kolejne rangi, zależy tylko i wyłącznie od tego, ile godzin możemy przeznaczyć na pracę. Czy traktujemy to właśnie biznesowo, czy po prostu siadamy i 8 godzin pracujemy, czy jest to nasz jakby dodatkowe źródło dochodu i dodatkowa praca. Jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, jak bardzo chcemy ten sukces osiągnąć, jakie mamy potrzeby, na przykład finansowe, i jak bardzo jesteśmy gotowi na taką zmianę, na rozwój, na realizację swoich marzeń, ponieważ bardzo często czy jakaś sytuacja zewnętrzna, czy nasze wewnętrzne przekonania, jakie mamy w głowie, po prostu nas blokują i sprawiają, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na ten krok. Natomiast jeżeli jesteśmy gotowi, jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy w stanie poświęcić kilka godzin dziennie na tą pracę, to już po jakichś 3 miesiącach jesteśmy w stanie, osiągając rangę elit, zarobić jakieś 250 euro. No i potem każda kolejna ranga wiąże się z wyższym oczywiście przychodem. Ja Wam tylko powiem tak, nie będę tej omawiała tych wszystkich rang, bo to jakby nie ma sensu. Mam nadzieję, że jak ktoś tutaj będzie bardziej zainteresowany tematem, to porozmawiamy sobie indywidualnie, ale taka ranga diament to już jest taka naprawdę bardzo stabilna, mocna ranga. Tutaj widzicie 13 720 euro. Te wszystkie kwoty w euro to są kwoty wyliczone takie średnie na podstawie zarobków wszystkich diamentów, jakie tutaj mamy w doTERRze, to średni miesięczny przychód te osoby miały taki i średnio osiągnęły tą rangę w ciągu 40
2 miesięcy, średnio, bo można to zrobić dużo szybciej i oczywiście dużo wolniej, każdy w swoim tempie. I takich diamentów, słuchajcie, w Polsce póki co mamy 4. I to też od niedawna. W zeszłym roku były chyba 2, no teraz w każdym razie mamy 4. A Doterra obliczyła, biorąc pod uwagę wielkość naszego rynku i tutaj możliwości, siłę nabywczą i tak dalej, ilość tych kont, jakie ma powstać, obliczyła, że jest tutaj u nas miejsce na ponad 40 takich osób z rangą diament. Także jak widzicie, rynek jest naprawdę przyszłościowy. Jak pracujemy? Już wiecie, co możemy osiągnąć, na czym ta praca polega, jak pracujemy. No przede wszystkim, tak jak Wam powiedziałam, jest to praca przez edukację, czyli dzielimy się olejkami, dzielimy się naszą wiedzą, dzielimy się naszym doświadczeniem, opowiadamy, tak jak ja teraz, o okazji biznesowej i to podczas albo rozmów indywidualnych, albo takich warsztatów gdzieś organizowanych w różnych miastach, albo właśnie warsztatów na Zoomie, czy takich lekcji na Zoomie, jak ten teraz. Organizujemy spotkania biznesowe, różne szkolenia, lekcje olejkowe i tak dalej. To robimy, jakby każda z nas robi indywidualnie, ponieważ każda z nas jest odpowiedzialna za jakby swój własny biznes. Niemniej jednak żadna z nas nie pracuje tak naprawdę tylko i wyłącznie sama. Nie jesteśmy to jakby taką samotną wyspą, która tylko tutaj gra, że tak powiem, na siebie, ale każda z nas jest częścią jakiegoś zespołu i to jest właśnie fajne, szczególnie na początku, kiedy do takiego zespołu przychodząc, można od razu czerpać po prostu z niesamowitej wiedzy, inspiracji i doświadczenia koleżanek, które pomagają wystartować. Mamy bardzo dużo szkoleń, w tym szkolenia takie dla początkujących, tak zwane bootcampy, gdzie się w ogóle dowiadujemy o takich technicznych jakby stronach naszej pracy. Szkolenie 21 dni dla osób początkujących, właśnie wskazówki, jak zaczynać, różne treningi online na różne tematy, oczywiście indywidualny mentoring z osobą, która nas do tego biznesu zaprosiła. Mamy do dyspozycji różne aplikacje, to w kwestii szkoleń, tak? Tych spotkań mamy też właśnie sporo, teraz to głównie się przeniosło wszystko do internetu, także głównie są takie spotkania na Zoomie, ale mogą być właśnie z upline, czyli z tą osobą, która nas zaprosiła do biznesu, z całym zespołem, lekcje olejkowe, spotkania, szkolenia indywidualne, zespołowe, krajowe, również Doterra organizuje konwencje takie na całym świecie, w których też możemy brać udział, więc jest tego naprawdę sporo. No i materiały, które wykorzystujemy, ponieważ biznes się rozwija, jest nas coraz więcej, więc i materiałów jest coraz więcej, możemy z nich skorzystać. Jest bardzo dużo różnych grup i merytorycznych, i biznesowych z ogromną dawką wiedzy, jest coraz więcej materiałów po polsku, możemy korzystać bez ograniczeń jakby z materiałów Doterra. Jest też parę naprawdę bardzo, bardzo fajnych, wartościowych książek, zarówno po angielsku, jak i już teraz po polsku, coraz więcej na szczęście na naszym rynku, także jeżeli chodzi o kwestię merytoryczną, też naprawdę jest się z czego uczyć. Także cała baza szkoleniowo-meetingowa, plus do tego jeszcze materiały, wszystko jest dostępne, także tylko wystarczy sięgnąć i korzystać. A jak zacząć? No podstawą do tego, żeby w ogóle zacząć pracować w Doterra, jest założenie sobie konta. Zakłada się od razu nie konto klientowskie, tylko konto Wellness Advocate, ale robi się to dokładnie tak samo, jak rejestruje się klientów. Czyli zakładamy sobie konto, wybieramy jeden z zestawów startowych i tak naprawdę mając jakiś zestaw albo nawet kilka takich podstawowych olejków, plus te malutkie buteleczki takie, żeby móc dzielić się próbkami z innymi, to już to nam pozwala, żeby wystartować w tym biznesie. Tak naprawdę nie potrzeba nic więcej. I tak na początku najczęściej pracujemy na tak zwanych ciepłych kontaktach, takie może niezbyt fajne określenie,
czyli na rodzinie, na osobach, które znamy, na znajomych, przyjaciołach i tak dalej, więc zawsze tutaj rozpoczynamy sianie tej naszej olejkowej pasji i wiedzy, więc tutaj naprawdę w zupełności wystarczą tylko te próbeczki, gdzie ludzie będą mogli na własnych zmysłach się przekonać o jakości tych olejków, a potem stopniowo, w miarę jak my czujemy się coraz pewniej, zdobywamy doświadczenie i zdobywamy wiedzę, wchodzimy w ten biznes coraz głębiej. Także tak, słuchajcie, no to było to, co Wam chciałam przekazać. I to była moja odpowiedź na pytanie, dlaczego ja, dlaczego Ty, dlaczego dotera i dlaczego teraz. No i na koniec taka właśnie myśl, która bardzo mi się podoba, że kiedy dostajesz miejsce w rakiecie, to nie pytaj, które to miejsce. Po prostu wsiadaj. Bo każde miejsce w rakiecie pozwoli Ci sięgnąć gwiazd. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Was zainteresowałam, może zainspirowałam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli nie rozwiałam wszystkich Waszych wątpliwości, chcecie się jeszcze podpytać albo macie jakieś uwagi, cokolwiek, będę bardzo, bardzo wdzięczna, jak się ze mną skontaktujecie. Możecie mnie znaleźć na mediach społecznościowych, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Możecie do mnie pisać na kramzolejkami@gmail.com. Możecie do mnie dzwonić. Jestem również, prowadzę bloga www.kramzolejkami.pl, także jeżeli chcielibyście się dowiedzieć i o mnie więcej, i o olejkach, to zapraszam do tych wszystkich miejsc. Jestem do Waszej dyspozycji. Odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Także czekam, czekam na Was, czekam na Ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, do zobaczenia. Pa.